Rycerstwo w tamtej rzeczywistości było akceptowane i miało swoje miejsce w społeczeństwie. Ja pamiętam do dzisiaj, że myśmy szli, jak się kogoś spotykało w mundurze, czy harcerza, czy instruktora, to się salutowało. Nie było to, mundur harcerski nie był niczym nadzwyczajnym. Nikt nawet nie widział, jak teraz, który jest 2007 rok, jak zobaczy mundur harcerski czy czapkę, to ludzie chowają czapki, w mundurach nie jeżdżą, przebierają się po ustępach. Uważam, że to jest żenujące, niepotrzebne i lepiej do takiej organizacji, która cieszy się takim wzięciem społecznym, w ogóle nie należeć. I harcerstwo było oceniane dobrze i doceniane. Ludzie z harcerstwa chodzili do różnego rodzaju gremiów społecznych, byli radnymi, byli przewodniczącymi komisji, byli czymś tam, prawda, więc to jakoś było takie, no... Chcę powiedzieć, że to jest dla mnie też bardzo taki ważny moment, bo moja drużyna powstała 50 lat temu, a pierwszy obóz miała właśnie w Bieszczadach. Być może, że również w tym samym... przedsięwzięciu Starszy Harcerski, tak. Mówisz, Harms. Druha Mruka, prawda, który tą naszą drużynę zakładał, było dość znane. A ponadto wydaje mi się, że też dużą część takiego ukształtowania mojego i bieszczadzkiego, i harcerskiego było związane z powsinogami bieszczadzkimi, prawda? No, owszem, tak. Seniorem, prawda? To też przecież był krąg krakowski.